Dzień dobry Państwu. Dzisiaj w gościach zgłaszam się z królestwa, którym zarządza jeden z najlepszych polskich żużlowców. Jesteśmy w warsztacie u Janusza Kołodziej. Dzień dobry gospodarzu. Dzień dobry. Sezon rozpoczęliście w dobrym stylu. Mówię o Unii Leszno, no bo troszeczkę niespodzianek było, ale to nie tylko liga, także medal Mistrzostw Polski par klubowych. To wszystko jakby zaczęło się dobrze kręcić, chociaż nie wszyscy chyba wiedzą, że zaczynałeś od wypadku na treningu, o tej kontuzji przed pierwszym meczem było bardzo cicho. Teraz już możemy o tym porozmawiać. Faktycznie? No tak, rzeczywiście. Była sytuacja taka, że w ostatnich czasach rzadko ścigaliśmy się na treningach i po prostu jeden z pierwszych takich treningów już przed meczem. No zazwyczaj było tak, że po prostu każdy z nas wyjeżdżał i pasował sprzęt. I generalnie u mnie na początku też taka decyzja była, żeby po prostu nie ścigać się, tylko rzeczywiście ten sprzęt dopasować jak najlepiej. Natomiast okazało się, że wszyscy koledzy wyjechali na tor, no po prostu ścigać się. I żeby nie tracić czasu, doszedłem do wniosku, że dobra, dojadę do chłopaków. No i z jeden z kolejnych gdzieś tam już wyjazdów spod taśmy była sytuacja taka, że trener pokazał, że jedziemy na jedno kółko tym razem, a nie na dwa, bo zazwyczaj się ścigamy, jak już coś, to na dwa. Ja spojrzałem się, ale chyba moja głowa to nie do końca skumała. No i co? No i jechaliśmy, minęliśmy kółko. Ja jeszcze dostałem szprycę, bo jechałem z tyłu i zrzucałem tą zrzutkę. No i właśnie w momencie na linii mety no, Smyku zakręcił gaz, a ja po prostu rozpędzony, po prostu wpadłem w niego. Ręka dłoni lewa wpadła mi w jego tylne koło, bo nie mogłem już po prostu wyhamować i między bandą się wcisnąć. No i okazało się, że mam zdartą skórę z dłoni i plus jeszcze przebity palec, że nadaje się do szycia. No i zaczął się znowu wyścig z czasem. No i co? No i udało się. Udało się. Nie powiem, nie było łatwo, bo nawet do końca tego pierwszego meczu z Krosnem nie było do końca wiadomo, czy na 100% pojadę, bo no, jednak miałem w tej dłoni no, dużo ograniczeń. Przede wszystkim najwięcej było problemu ze sprzęgłem, czy da radę wcisnąć. No i okazało się, że dam radę po prostu wcisnąć to jakby całą dłonią. I później jak ktoś się przyglądał, to było widać, że nie robiłem żadnych próbnych startów ani nic, po prostu jechałem prosto pod start, przygotowując się. No i tak dałem radę. Później do Wrocławia miałem trochę czas. Ale przerwie tylko, to ta końcówka meczu, gdzie wtedy pokazaliście taki wielki hard ducha w meczu z Krosnem, ta wielka walka, o tym bólu się zapomina? No tak, pewne rzeczy trzeba wtedy odłożyć na bok i wiedziałem, jaki ostatni bieg jest ważny i no, dawałem naprawdę z siebie wszystko, żeby te punkty dowieść. Patrząc po starcie, co się działo, no to widziałem, że Zęgi prowadzi, więc jak nie przyjadę drugi, to nie wygramy tych zawodów i no, robiłem co mogłem, udało się i bardzo się cieszę, że tak się to wszystko ułożyło i dla mnie to było jakby podwójnie takie mocne, bo rzeczywiście no, jechałem z tą kontuzją. No i tak mówię, później miałem taką przerwę, ale w tej przerwie też się okazało, że wydawało się, że wszystko idealnie się układa, natomiast zaraz kilka dni przed meczem ściągnąłem sobie szwy z tego palca i się okazało, że ten palec się rozszedł, czyli ta dziura dalej jest i wtedy pamiętam znowu musiałem usztywnić palec, zakleić go, żeby po prostu ta skóra się trzymała, żeby ona się znowu nie otwarła. No i do tego Wrocławia też nie było tak łatwo, bo tak naprawdę ten opatrunek ściągnąłem zaraz przed meczem. Ten palec trzeba było szybko rozruszać, ale na szczęście okazało się, że trzyma się to wszystko do kupy i we Wrocławiu też miałem ciężko z tą jeszcze dłonią. Natomiast teraz już muszę powiedzieć, że jest coraz lepiej i No i wszystko wraca do normy. Ale jakie ciekawe są te kulisy, bo tak to kibic oklaskuje cię z trybun, a nie wie co się dzieje wewnątrz i to nie jest takie proste. Wracając do tych meczów wyjazdowych, we Wrocławiu koncert, w Grudziądzu koncert w twoim wykonaniu, to aż się chciało oglądać. O ile wrocławski tor zawsze Januszowi Kołodziejowi w miarę odpowiadał, jeżeli mogę tak delikatnie to określić, no to Grudziądz nie zawsze. Tak, dokładnie. W Grudziądzu zawsze mam takie obawy, bo rzeczywiście ten owal jest taki specyficzny, są długie, proste łuki, są dość ostre. Natomiast tego dnia udało mi się jakby, pomimo że takie obawy były jak zawsze, to udało mi się jakby na torze ominąć pewne rzeczy typu przejmowanie się właśnie tym, no nie? Że ten tor nie jest mi raczej sprzyjający, tylko po prostu starałem się jakby akurat już na torze zapomnieć o tym i jechać po prostu o swoje. Natomiast co do samych zawodów też się długo przygotowywałem do nich jakby bardziej mentalnie, czyli oglądałem mecze i jakby cały czas myślałem nad linią jazdy. Wtedy akurat parę dni wcześniej świetnie pojechał Nicki Pedersen i miałem takie wrażenie, że żebyśmy tam po prostu wygrali, to dobrze by było po prostu dać mu radę jakoś, czyli wygrać z nim. Natomiast doszedłem do wniosku takiego, że no wiemy jak Nicki jeździ i potrafi po prostu mocno zajeżdżać tory jazdy i to tak jakby w takim momencie, że ty nie zdążysz zareagować, więc jakby dużo obmyślałem to, jak w razie czego miałbym wyprzedzać Nickiego, to muszę to zrobić bardzo szybko, czyli już przejechać koło niego, a nie gdzieś tam dopiero łapać jakieś tam prędkości. I spędziłem na tym chyba 2 dni, żeby tak cały czas myśleć, obmyślać wiele rzeczy i muszę powiedzieć, że w samych zawodach udało mi się to wręcz tak, że aż sam nie mogłem uwierzyć, że po prostu to wszystko wyszło, tylko muszę też powiedzieć, że wszystko się zgrało, że sprzęt był idealnie przygotowany, ja byłem w dobrej dyspozycji, tor był bardzo fajny, no wiele rzeczy tak się fajnie zbiegło, że można było to zrobić, no i w kontekście wszystkiego udało nam się wygrać te zawody, z czego się bardzo cieszymy. Szkoda oczywiście tylko w kontuzji Chrisa i mam nadzieję, że no szybko do nas wróci. I takie akcje tam była któraś, że wjechałeś między 2 zawodników, kibice oczy przysłaniali, czy wyjedziesz, czy nie wyjedziesz, ale to trzeba mieć odwagę, doświadczenie, umiejętności, sprzęt, co jeszcze? Generalnie często są takie jakby torowe sytuacje i tu akurat nie wiedziałem zupełnie, że tak będzie, ale znalazłem się w takim miejscu, że akurat mogłem się po zewnętrznym już napędzić i wracając do krawężnika miałem tą prędkość i między zawodnikami z Grudziądza zrobiło się dobre jeszcze miejsce. Wiadomo, że to się potrafi w łamach sekundy szybko zmienić. Natomiast dobre to ile to jest? No, na początku było dużo, później już byłem w środku, w kanapce takiej, to można powiedzieć, że tego miejsca było coraz mniej, natomiast udało mi się bezpiecznie jakby wyprzedzić obydwu zawodników i później trzeba było uciekać i gonić do przodu. Trener Marek Cieślak nieraz mówi, że Janusz tym swoim balonem, jak tak jedzie po zewnętrznie, atakuje, jak się napędza, jak się rozpędza, to jest ten styl mistrza. Zgodzisz się? Tak, długa prosta, tak zwana. No to w żużlu od zawsze jest takie bardzo... Ale ty jesteś w tym specjalistą, tak mam wrażenie. Muszę powiedzieć, że mam też gorsze dni, nie zawsze mi to wychodzi, ale rzeczywiście staram się zazwyczaj to robić, właśnie żeby gdzieś tam jak najszybciej ten motor rozpędzać. Natomiast są też takie sytuacje, że trzeba jechać na okrętkę po zewnętrznej i wtedy no, ten motocykl nie można za bardzo wyprostować, więc zazwyczaj można pojechać głębiej w łuku na wejściu w łuk, a z wyjścia właśnie wtedy się to robi, żeby ten motor wyprostować, żeby on miał tą prostą linię jazdy, ale no nie powiem, nie zawsze to też można zrobić, bo albo nie ma nawierzchni, która jest do tego dobra, po prostu nie ma tego odsypanego i tak dalej, więc kurczę, w biegu trzeba być przygotowany na wszystko, tylko w danych momentach dobrych używać tych różnych. To rozumiem, że jak rzeczy. Taka akcja jak w Grudziądzu, że wjeżdżasz na kanapkę między 2 zawodników, to nawet nie są, nie wiem, to ułamek sekundy, jeśli chodzi o decyzję. Jest miejsce od razu. Dokładnie. Nie ma czasu na w ogóle zastanawiania. Tak, rzeczywiście bardziej trzeba wyuczyć właśnie swój wzrok, wszystkie rzeczy, które mamy, czyli nie wiem, wzrok, słuch, wszystko po kolei, czy słuch, no to czy zawodnicy są blisko, wzrok, że no po prostu wzrokowo się też ocenia, czy zdążę, czy nie, no nie? To nie mamy już czasu myśleć nad niektórymi rzeczami, tylko to trzeba już używać albo decyzja, tak albo nie. To jeszcze o takie też szczegóły zawodnika z ponad 20-letnim stażem zapytam. Ty spoglądasz przed biegiem w program zawodów, kto stoi obok, z kim startujesz, czy to jest taka pełna koncentracja tylko ja, tylko na samym sobie? No ja mam raczej ten styl taki, żeby nie patrzeć, bo staram się jakby mieć swój plan, on jest jakby najważniejszy i na nim się skupiać, natomiast patrzeć na z kim jadę, kiedy jadę, bardziej o pola, w którym biegu, przed równaniem, po równaniu, takie rzeczy. Natomiast to jakby na co mam wpływ. Jeśli nie mam wpływu na to, na jakąś rzecz, to staram się totalnie nie patrzeć na to, bo to tylko rozprasza. A propos porównaniu, przed równaniem, zauważyłem, że wyjeżdżasz z parku maszyn w lewo i sobie tam spoglądasz. Dużo to pomaga. Co ma na celu taki wyjazd troszeczkę tutaj w lewą stronę, żeby rzucić okiem na tą nawierzchnię toru? Czy to jest po prostu tylko takie rozprężenie? To w tym roku gdzieś tam zacząłem stosować, ale to chyba od momentu tej kontuzji, bo z racji takiej, że nie mogłem jakby robić startu próbnego, to po prostu wyjeżdżałem i lekko w międzyczasie sprzęgłem, tak szarpałem, żeby chłopaki mogli sprawdzić, czy łańcuchy są idealnie ułożone, a przy okazji robiłem sobie taką rundkę, popatrzeć rzeczywiście na ten łuk. Ja nie powiem, to pomoże, bo wzrokowo mogę ocenić, gdzie jest ta nawierzchnia i na przykład wiem, czy mam pojechać szerzej, bardzo szerzej, czy w krawężnik bardziej. Dawniej tam flagowi stali, panowie z flagą i zakazywali tych przejazdów, natomiast w tym roku zauważyłem, że tego nie ma i po prostu wykorzystuję sobie tą sytuację. Nieraz to pomoże, nieraz nie. Ale mam jakieś tam informacje w głowie i wiem, jak mogę jechać. Tak jak powiedziałeś, to na co masz wpływ, tym się interesujesz, na co nie masz, nie interesujesz się. A zapytam o regulaminy. Czy ty dobrze znasz te regulaminy? Procedura startowa, bo dla wielu, nawet kibiców, jest to tak skomplikowane, nawet dla działaczy, dla prezesów, nawet dla kierowników drużyn. Tak. Ty to ogarniasz, że tak powiem? No też nie mam wyboru, po prostu jak wszyscy muszę korzystać z tego startu. I staram się jakby, nie wiem, robić swoje, a co będzie, to już czas pokaże. Natomiast teraz rzeczywiście jak komputer trzyma, to jest inaczej. Trzeba być naprawdę skoncentrowany na tej taśmie, nie ruszać się i wtedy nie będzie żadnych problemów i robić normalny start. Muszę powiedzieć, przyznać, że przy komputerze na pewno jest inaczej, bo czasami było tak, że ktoś się ruszył i sędzia jakby zaraz puścił, takie o, nie wiem, tak zazwyczaj ja to tak odczuwałem. Natomiast teraz przy komputerze to nic jakby nie da. Musisz, jedynie co, no to musiałbyś go idealnie wyczuć, ale to jest takie wróżenie z fusów, bo niektórzy mają taką możliwość, że jak to wyczują. Natomiast ten komputer, on jest jakiś taki już uparty, że ciężki, naprawdę ciężki, żeby go ogarnąć. Miałem taką sugestię od kibiców jednego, drugiego. Już kilka razy mi zwracali uwagę. Jak będziesz rozmawiał z doświadczonym zawodnikiem, zapytaj o taki drobny szczegół, może trochę śmieszny. Co sobie zawodnicy po wyścigu mówią podjeżdżając? Czym się dzielą? Czy coś słychać spod tego kasku? Bo poklepują się, przybijają piątkę, ale tam coś też mówią. Co mówią? Podejrzewam, że o sytuacjach na torze, bo to też różnie bywa. Ale to zaraz komentujecie sobie na gorąco? No, na zasadzie, że ale byłeś szybki, czy ale fajna walka, coś w tym stylu, no nie? Bo ja mam też taką sytuację, że jeżdżę w stoperach, czyli w takich zatyczkach do uszu nie słyszę za dużo i naprawdę trzeba głośno mówić i dużo się domyślać. Natomiast naprawdę to tak wygląda, że po biegu no to są tylko i sytuacje wynikające z tego, co się działo w tym momencie właśnie na torze. mecz z Toruniem w Lesznie i hasło Nazar Parnicki, bo tak jak z tą kontuzją w meczu z Krosnem, to tak tutaj jeszcze było też to tak zwane drugie dno przy meczu z Toruniem w dobrym słowa znaczeniu, no bo później się okazało, że to ty troszeczkę byłeś ojcem zwycięstwa czy dobrego wyniku tego młodego chłopaka. No może nie tak w 100%, bo też trzeba powiedzieć, że Nazar świetnie naprawdę jechał z głową, odważnie i po prostu wykorzystał ten sprzęt, z czego też się cieszę. Ja mogłem mu tylko i wyłącznie właśnie łącznie z moimi mechanikami pomóc w ten sposób. Tutaj akurat też dużo prezes Rusiecki miał też do czynienia, bo on od samego początku właśnie prosił o jakąkolwiek pomoc dla tego chłopaka, bo ma możliwości, tylko nie wiadomo, czy ten sprzęt jego jest akurat na takim dobrym poziomie, więc mieliśmy taki silnik, który po prostu byliśmy pewni, że jest dobry, jemu może się nadać, a u nas akurat na te zawody stałby pod ścianą czy pod stołem, więc doszliśmy do wniosku, że założymy mu cały osprzęt, spróbuję sobie na treningu i zobaczy, czy jest lepiej czy dobrze i okazało się, że Nazar przejechał się na treningu, powiedział, że czuje, że jest szybszy, że jest lepiej. Ja go też poobserwowałem, próbowałem właśnie tam podpowiedzieć co z przełożeniami, tak żeby po prostu na meczu później było jak najbardziej spokojnie, jak najłatwiej dla wszystkich. Ale troszeczkę byłeś rozdarty, bo boks obok był zaraz Nazar, tak. Tam cały czas wymiana, tak, konsultacje cały czas chodziły, to nie mogło się tylko skupić na sobie, bo chłopakowi tak pomagałeś. No to rzeczywiście, tak też było, natomiast na szczęście nie było też tak, że przeszkadzaliśmy sobie, że cały czas dużo rozmawialiśmy, tylko w momentach jak schodziliśmy na przykład z prezentacji, to jeszcze ostatnie takie wskazówki po jego pierwszym biegu, jakieś tam w przerwie, jakieś tam wskazówki, w którą stronę mniej więcej pójść i no widać było, że właśnie w tym pierwszym biegu jeszcze nie miał dobrze dopasowanego tego sprzętu i takiej pewności jeszcze nie złapał, a na następny bieg już było widać, że świetnie to wszystko siadło, bo dzisiaj rzeczywiście takie totalne szczegóły potrafią rzeczywiście grać rolę i rzeczywiście tam z tego co pamiętam delikatnie tylko zapłon był chyba przestawiony w górę lub w dół i od razu było widać, że Nazarowi to spasowało i naprawdę dużo nam pomógł, z czego się cieszymy. Bardzo dużo. No jak już powiedziałeś o tym sprzęcie, no to ty jesteś, mam takie wrażenie, fachowiec dużej klasy, jeśli chodzi o żużlowców, którzy temat sprzętu czują. Czy to faktycznie tak jest, że dzisiaj tunerzy przygotowują silniki na najwyższym poziomie wszystkim? I teraz to najważniejsze, to teraz dopasować się do tych warunków torowych. Albo inne pytanie, gdzie też tam cały czas się przewija w tych dyskusjach żużlowych, zawodnik czy sprzęt, czy może pole startowe? No ja mam w głowie bardziej tak, że ten sprzęt jest ważniejszy, bo wiadomo, że zawodnik jakby dopełnia to wszystko i też akurat on też jest ważnym takim czynnikiem, bo to wszystko musi zagrać. I w mojej gdzieś tam głowie czy w moich pomysłach budzi się coś takiego, że nie ma rzeczy, jeśli chodzi o ten sport i tą jazdę, że nie ma rzeczy nieważnych. Wszystko jest tak naprawdę ważne, w tym w dniu startu, jeśli chodzi o twoją dyspozycję. Każdy szczegół, każda pierdółka można powiedzieć, bo nawet czasami jak cię ktoś zaczepi i coś ci powie, to może ci już siedzieć w głowie i to może na przykład przeszkodzić lub pomóc. A zazwyczaj jak spotkamy kogoś nieznajomego, to na przykład ja nie lubię jak często ktoś pyta ile punktów, czy komplet dzisiaj, czy coś w tym stylu, no nie? Bo ty nie masz na to wpływu, ty możesz jedynie skupić się na swojej pracy, na swojej robocie i na tych elementach, które masz wykonać. To jakby te punkty to są jakby podliczeniem tej roboty, czy ją dobrze wykonałeś, czy wszystko dobrze grało, czy to wszystko się dobrze ułożyło. Więc dla mnie myślenie o tym w ogóle nie ma sensu, a wręcz w drugą stronę. Natomiast wracając tutaj, jeśli chodzi o ten sprzęt i zawodnik, no to rzeczywiście trzeba dograć ten sprzęt na maksa, ile się da. Też dobrze wiedzieć, czego się chce, czego szukamy, co potrzebujemy. Ja na przykład jestem zawodnikiem, który uwielbia testować. Dla mnie jazda na przykład dzisiaj na treningu, bo chcemy sobie pojeździć, to od razu się źle czuję, bo lubię mieć po prostu coś mam do spróbowania i chcę sobie porównać, zobaczyć, czy to jest lepsze, czy gorsze. Ostatnio zacząłem jeszcze stosować na treningach taki lap timer, który liczy mi czasy. Mam to zamontowane na motocyklu I dla mnie to jest taki dodatkowy jeszcze wow, bo ścigam się po prostu z czasem i sprawdzam sobie te czasy, widzę co się dzieje i tak dalej, więc to jest też taka fajna frajda i urozmaicenie. No i rzeczywiście dużo czasu trzeba spędzić na tym, żeby właśnie, tak jak mówimy, dopasować ten sprzęt, dopasować cały motocykl i szukać też w sobie, bo nie powiem, mamy teraz połowę maja, a w mojej jeździe też dalej wyczuwam jeszcze elementy, które chciałbym poprawić i to jest moja gdzieś tam jakaś słabość i no, trzeba cały czas, notując nawet sobie po meczu uwagi co do, generalnie tam się zawsze pisze o sprzęcie, ale też ostatnio zauważyłem, że piszę też o sobie, co jest, co na przykład, nie wiem, czy muszę popracować tym razem, nie wiem, nad refleksem, nogami, rękami, nad głową. No naprawdę jest tego sporo, co tak naprawdę składa się na ten wynik taki poprawny i w moim przypadku też ważny jest spokój. Czyli jeśli mielibyśmy tutaj chaos i siedzielibyśmy, nie wiem, w 10 osób, każdy by coś mówił o tych zawodach czy coś w tym stylu, nie potrafiłbym się skupić na tych szczegółach właśnie, które muszę wywnioskować i najlepiej robić tak najszybciej, żeby to nam nie wypadło z głowy i nie zapomnieć. Właśnie lubię do tego warsztatu po zawodach przyjść, usiąść sobie, chłopaki akurat już przygotowują sprzęt do rozbiórki, do mycia, do wiadomo dalszych treningów. To akurat ja sobie siadam z zeszytem, analizujemy te zawody, rozmawiamy i po prostu ja wszystko piszę tak na gorąco, bo w ten sposób właśnie mogę wyciągnąć jakieś daleko idące wnioski. To jeżeli tak już szczerze sobie rozmawiamy, to podpytam, co szukasz w telefonie, gdy trwa mecz, w przerwach zaglądasz do telefonu, gdy na torze ogień, dzieje się wszystko, trybuny pełne, a ty jednak potrafisz tam spojrzeć, przeanalizować. Co tam masz w telefonie? Tak, zazwyczaj najważniejszy, mam w telefonie oczywiście nagrany swój bieg i zazwyczaj najważniejszy mój element, na który chcę spojrzeć, to jest tylko i wyłącznie moment startowy. Chodzi o to, żeby zobaczyć, czy go spóźniłem, a druga rzecz jest taka, czy, bo zazwyczaj w biegu dużo się dzieje i jakby głowa cały czas pracuje nad tym, co nas czeka parę ułamków sekund do przodu, natomiast mam problem z tym wstecz, żeby sobie spamiętać na przykład po biegu, bo cały czas głowa jest nastawiona powiedzmy sekunda, dwie do przodu. Cały czas co mam robić i słucham tych komend, natomiast mam problem z tym, żeby zapamiętać, co się wydarzyło. I dlatego patrzę na telefon, żeby zobaczyć najważniejszy dla mnie właśnie ten element, czy na starcie mnie podniosło, czy pojechałem po ziemi, bo wtedy jeszcze mogę przeregulować sprzęgło, czy wywnioskować jeszcze przełożenie chłopakom, podpowiedzieć szybko chłopakom, żeby też nie czekali za moją decyzją, co robimy z motocyklem, bo wiadomo, jak zjeżdża się z biegu, chłopaki ściągają szybko koło, czekają już jakby na zmiany, co robimy, w którym kierunku idziemy. Im dłużej będę czekał, tym oni też zwlekają z pracą i nie mają tej swojej kolejności, więc też muszę szybko zjechać z biegu, oglądnąć, co się działo na starcie, później jeszcze oglądam tam łuki i w ogóle co, czy ta prędkość była, czy nie. Natomiast sam element startu w tym oglądaniu jest najważniejszy. Wcześniej wspomniałeś, że nawet jak kibic pyta, ile punktów zdobędziesz, to trochę tak troszeczkę nawet irytuje, denerwuje, ale czy masz jakieś takie swoje rytuały przedmeczowe, w dniu meczu, czy tak po meczu? Przede wszystkim przed meczem. Jest tak, że jest cały szereg jakby takich przygotowań, bez których jak miałbym ich... Ja nie wiem, czasami mamy mecze wyjazdowe i nie mogę tego robić, bo większość jesteśmy w podróży i tego mi brakuje, ale normalnie tak jak mamy zawody w domu albo na przykład mogę mieć czas przed wyjazdem, to no po prostu po kolei robię całe gdzieś tam rozgrzewanie się, przygotowanie mentalne, różne elementy po prostu wykonuję w domu i muszę powiedzieć, że to strasznie długo schodzi. To nie jest tak, że nie wiem, godzinka nam wystarczy, w 2-3 jest ciężko się zdążyć. A powiem tak, że właśnie im więcej tego czasu, tym fajniej, bo na spokojnie mogę po prostu na każdym elementem się skupić i właśnie przygotowywać wszystko. Ale to są takie szczegóły typu, nie wiem, prawą nogą z łóżka trzeba wstać od razu? A nie, właśnie nie takie rzeczy. Wiadomo, Staram się nie być przesądnym, ale coś też w tym jest, że pewne elementy tak jakoś pamiętasz, że dobrze ci poszło, jak było tak i tak. W ostatnim czasie na przykład kopiujesz. Starasz się zachować. Albo coś na przykład wydarzy się inaczej i wzbudza to niepokój. Bardziej ten niepokój jest właśnie najgorszy, że trzeba jakby wszystko starać się eliminować, żeby go nie było, więc właśnie czasami robi się podobne elementy, ale w moim przypadku to nie jest ważne, gdzie wstaję, jak wstaję. Która skarpetka pierwsza? Tak, dokładnie, czy cokolwiek, bo to może być w różnych miejscach, w różnych okolicznościach, tylko akurat to przygotowanie po kolei, właśnie takie typu rozciąganie, jakieś rzeczy siłowe, oddechy, rozgrzewka, to wszystko jest dla mnie jednak mega ważne. Dużo rozmawiamy właśnie o takich tych szczegółach techniczno-taktycznych. Jeszcze o tej kwestii sprzętu chciałem zapytać. Jeżeli zawodnik ma dostęp do hamowni, to dużo pomaga? Czy w jakimś takim procencie? Na ile to kształtuje jeszcze moc takiego silnika? Bardzo dużo pomaga. W moim przypadku akurat wydaje mi się, że gdybym nie mógł właśnie sprawdzać swoich silników, to czy różnych elementów, bo to nie tylko sprawdza się silniki, bo też sprawdzamy różne na przykład rzeczy, które są nowe na rynku, nie wiem, nowa świeca, nowy zapłon, nowe rzeczy i po prostu czasami warunki na torze są takie, że ten tor się na tyle zmienia, że ty nie masz tej pewności, czy jest lepiej, czy jest gorzej. A hamownia jest elementem takim czarnym, czarno na białym, widzisz, czy to polepsza, albo co polepsza i to jest akurat fajne. Też w razie czego możemy to później sprawdzić na torze i potwierdzić. To jest też takie fajne, że może być coś potwierdzeniem i wtedy masz taką 100-procentową pewność i naprawdę fajna sprawa, tylko też jest tak, że dobrze jest to wszystko sprawdzać w momencie, jak mamy dobry ten sprzęt, a często właśnie robimy na odwrót. Jak mamy problem, to wtedy szukamy pomocy, ale najpierw musimy wiedzieć, kiedy jest dobrze i musimy właśnie sprawdzić ten dobry sprzęt, żeby mieć taki odnośnik, gdzie widzisz, że jest czarno na białym napisane, że tak jest ok i tego potrzebujesz, tego szukasz. Jak ty już masz coś gorzej, coś nie idzie, to ty tak naprawdę nie wiesz, czego szukasz. I dobrze jest mieć też taki szlak wyznaczony i ta właśnie hamownia potrafi to zrobić. Jakiś pułap, z którego się startuje jakby, taki techniczny. Dokładnie. Tak? Też muszę powiedzieć, że to też nie jest tak, że to trwa krótko, bo pamiętam już rok mocno działaliśmy na tej hamowni i wydawało mi się, że kurczę, no wszystko mam obcykane, ogarnięte, wiem jak to robić, na co zwracać uwagę i tak dalej, ale natomiast cały czas się pojawiają jakieś nowe elementy. I tak samo właśnie też porównał to do żużla. Żużel właśnie przez to nie jest nudny, bo z roku na rok coś się zmienia. Pomimo to, że jeździmy ciągle tak samo, w kółko, na tych motocyklach i tak dalej, to co roku albo masz z czymś innym problem, albo pojawia się jakaś nowinka techniczna, albo ktoś wejdzie, spadnie, że na przykład częściej się jeździ na jakichś innych torach. Cały czas coś się dzieje, że jest ciekawie, albo znowu mamy jakiś nowy problem, bo no zazwyczaj są też jakieś problemy, że coś się nie układa, jakaś nowa kontuzja, jakieś... No jak w życiu. Tak, wszystko. Rzeczy, ale też muszę powiedzieć, że przychodzi taki sezon, który nas zaskakuje i jest nadzwyczaj wszystko ekstra świetnie. Tak ja też mam wrażenie, że ty jednak starasz się korzystać jakby z najlepszych rzeczy, tych technologii, bo i hamownia. My na przykład reklamujemy Tank Dolls i to faktycznie są topowe narzędzia? Tak, dokładnie. Są to mega ekstra narzędzia, które używamy do właśnie tego sportu. Ja używam tak naprawdę wszędzie, bo nie tylko na motocyklach żużlowych. Nie wyobrażam sobie pracy bez nich, bo są to świetne, trwałe, no i mega dobre narzędzia, bardzo, bardzo profesjonalne. Przy okazji logo jest, po prostu można się w nim zakochać. Ja jestem w nim zakochany. No i bardzo się cieszę, że mam takiego sponsora. Jak tak chwalisz, to ja chyba się muszę uśmiechnąć do firmy Luna Polska o jakąś małą skrzynkę z narzędziami. Mają świetne, dostępne i duże i małe. Mam taką nawet walizeczkę przenośną. Używam ją na crossa, bo ona jest po prostu jakbyśmy się wprowadzali gdzieś, czy jechali, nie wiem, do hotelu na wakacje. Jest taka fajna, poręczna. A wrzucamy po prostu do samochodu osobowego czy do busika, nie czujemy, a mamy tam praktycznie wszystko. Janusz, żeby nie było tak słodko i tak pięknie, to jedziemy do Lublina. Co się stało w Lublinie? No, w Lublinie ja uważam, też są takie sytuacje, że niektóre rzeczy muszą się wydarzyć po to, żeby też nawet stać się lepszym. Pojechaliśmy do Lublina oczywiście z nastawieniem takim jak zawsze bojowym i chcieliśmy jak najwięcej powalczyć. Natomiast mam wrażenie, że gospodarze przygotowali się naprawdę mega dobrze na te zawody. Byli bardzo dobrze dopasowani, bardzo szybko jechali, wiedzieli, co się z torem będzie działo. Natomiast my mieliśmy dwa problemy. Pierwsze to takie obawy tego toru, bo jednak do Lublina jak się jedzie, zawsze coś tak jednak wisi w powietrzu. Ja na pewno w moim przypadku też tak było, że ten tor jest geometrycznie niby łatwy, ale nie do końca to jest takie jakby oczywiste, jak jechać na tym torze. Kolejna rzecz jest, rywal jest bardzo, bardzo mocny u siebie. Natomiast jeszcze jedna rzecz, że problem jest z dopasowaniem się do tego toru i na tym torze zazwyczaj jest na odwrót jak wszędzie, że po prostu łatwo się pogubić, że tak dobierasz przełożenia, patrzysz na to, co się dzieje, na te warunki i łatwo jest się tam zagubić. I pamiętam, że we wszystkich zawodach ligowych, co byliśmy, to po prostu ja się pogubiłem, pomimo, że mam to zapisane na czerwono i tak dalej i w którym kierunku pójść, to jednak przyjeżdżasz i nie jesteś pewien, czy to jest znowu tak sama taktyka, czy coś się jednak zmieniło. No i rzeczywiście, no, mieliśmy problem na tym torze i nie radziliśmy sobie. To jeszcze zapytam o taką rzecz, bo wiadomo, że w Twoim przypadku, w przypadku Unii Leszno, ten ciężar walki jakby wiadomo spada na ramiona kapitana, bo jesteś topowym żużlowcem, ale gdy zimą dowiadujesz się, że odchodzi jeden, drugi, trzeci zawodnik, co Tobie w głowie wtedy, co u Ciebie w głowie się dzieje, bo chyba masz świadomość, że oj, to teraz będę musiał jeszcze zrobić 6 punktów więcej w meczu. Tak. Takie jakieś analizy, no, wydaje mi się, że to nie ułatwia, bo fajnie jest jeździć w takiej drużynie, gdzie wszyscy mega punktują, bo to wiadomo, dodaje ci tak, że nawet gonisz tych najlepszych i po prostu pamiętam w tych latach, co tak ekstra nam szło, to zawsze było tak, że zazwyczaj ktoś miał akurat słabszy dzień i fajnie, że raz to miał jeden zawodnik, raz następny, raz kolejny i tak dalej, ale w danych momentach, jak mieliśmy trudne momenty, wszyscy się jakoś tam wzięli do kupy, dograli wszystko i było ekstra, jeden drugiemu pomagał. Wiadomo, że teraz dalej sobie pomagamy, robimy co się da, no ale wiadomo, że trudniej o te punkty jest, no i rzeczywiście przygotowałem się w zimie właśnie myśląc o tym, żeby właśnie, że różne mogą być sytuacje, ale wydaje mi się, że na ten moment wyglądamy bardzo dobrze poza tym Lublinem, ale to naprawdę niektóre rzeczy dobrze się też wydarzają, bo wstrząsną nami, będziemy mieć kolejne przemyślenia, po prostu wiemy, że pewne elementy trzeba przepracować. Tu akurat no, zdarzyły się takie sytuacje, no na szczęście nie było żadnej kontuzji, nic się nie stało, ale rzeczywiście wyszło tyle sytuacji, że totalnie sobie nie poradziliśmy z tym i teraz i wyłącznie trzeba po prostu usiąść, wyciągnąć wnioski z tego i popracować nad tym, no, żeby na przyszłość być coraz lepszym zawodnikiem i jakby się powtórzył taki mecz, zaprezentować się zupełnie inaczej. Muszę zapytać o Twoją szkółkę. Poważniej brzmi akademia, co tam się dzieje, bo niepokojące wieści w pewnym momencie, że pan trener Stanisław Kępowicz gdzieś tam trafił do Rzeszowa, nie wiem, czy współpracujecie, tak. Jak wygląda ten porządek prac w waszej akademii, bo co chwilę nowy zawodnik gdzieś tam się pojawia, Szymon Bańdur, co chwilę jakieś nazwiska, a gdzieś, bo Szymon chyba też jest tak. Od was, nie? Tak, sytuacja jest taka, że po prostu udało nam się dogadać z rzeszowskim klubem odnośnie właśnie szkółek, żeby sobie pomagać. A to jest współpraca? Tak, to jest współpraca i w ramach tej współpracy trener też przyjeżdża właśnie do Rzeszowa i po prostu pomaga, ale zazwyczaj jest to też z naszą szkółką związane, więc tutaj nie ma raczej nic niepokojącego, bo to jest jakby wszystko jakby dogadane i jest taka po prostu też przy okazji wymianka, że nasze dzieciaki mogą trenować w Rzeszowie i tak samo rzeszowskie dzieciaki mogą też trenować u nas w Nowodworzu, więc to jest taka ogólna współpraca, wszyscy są zadowoleni i fajna sprawa. A takich perełek będzie więcej, jak nie wiem, jak Bartek Kowalski, jak Szymon Bańdur, no tam sporo zawodników wyszło już spod waszej ręki. Tak, w tym roku znowu kolejne dzieciaki będą podchodzić do licencji, więc miejmy nadzieję, że będzie wszystko dobrze, trzymamy kciuki, żeby... Janusz, ale przyznaj szczerze, jak Bartek wyjeżdża na Narodowym Speedway Grand Prix, to coś serducho trochę mocniej bije? Tak, oczywiście. Cieszyłem się, jakbym ja tu jechał. Wiadomo, że to są już praca i sukcesy Bartka, natomiast bardzo się cieszę i fajna sprawa. W mojej ocenie świetnie pojechał całe zawody i naprawdę wiem, że właśnie też rozmawiałem z Bartkiem przed tymi zawodami, jeszcze gdy nie było pewne, jeszcze jak był na rezerwie i tak właśnie pogadaliśmy sobie na luźno o tym, co tam go będzie czekać, że fajna przygoda i w ogóle i tak dalej. Później się okazało, że niestety Dominik ma kontuzję i Bartek pojedzie, więc ja już nic mu nie wysyłam, nic nie pisałem z nim ze względu, żeby właśnie go nie przepompować, nie... żeby po prostu nie czuł większej presji, fajnie pojechał. No i po zawodach właśnie pogadaliśmy, że rzeczywiście, że to są zupełnie inne zawody, inaczej to wygląda. No i właśnie sam Bartek się też cieszy, że w żużlu właśnie ten żużel, różne przygody nas czekają, bo to tak jak popatrzymy takie życie żużlowca, to dużo się jeździ, ale w dużo miejscach też przebywa, różne sytuacje się zdarzają i tak dalej. I dzięki właśnie temu żużlowi możemy przeżyć takie świetne historie, jak właśnie Grand Prix na Narodowym, gdzie jest mnóstwo kibiców, wrzawa, no świetnie. A jak spotykacie się na lidze, Sparta, Unia i Bartek po drugiej stronie barykady i przychodzi wam rywalizować, te kontakty są na tym samym poziomie? Wiadomo, że wtedy rozmawiamy trochę mniej, ale generalnie wszystko dobrze i każdy po prostu chce jak najwięcej punktów zdobyć dla swojej drużyny, więc no, ale po meczu często już rozmawiamy już gdzie możemy gdzieś tam, nie wiem, sobie rozmawiać o przełożeniach, o jeździe, o torze i tak dalej, bo każdy jest, wiadomo, skupiony na swojej pracy i na tym, żeby jego drużyna wygrała. Jeszcze byśmy mogli pewnie tutaj przegadać niejedną godzinę, także Janusz, dziękuję bardzo, że znalazłeś czas. Kawa dla Ciebie, także na poprawę humoru, kawa kofeina importowana z Kolumbii od partnera naszego programu, proszę bardzo. I tak jeszcze zakończę tym hasłem i zapytam, czy poprawia Ci humor, jak gdzieś przeczytasz albo słyszysz Janusz Kołodziej, żużla czarodziej? No ja to od najmłodszych lat gdzieś tam już słyszałem z unitarnów takie powiedzenia, natomiast no wiadomo, jak wszystko dobrze idzie, to można tak powiedzieć, jak jest trochę gorzej, to w drugą stronę, ale ciekawe powiedzenie. Czarodzieju, czaruj. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Janusz Kołodziej był naszym gościem, dziękuję Państwu za uwagę, do zobaczenia, cześć.